Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy rybę po japońsku. Bardzo smaczną, przepis sprawdzony i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tej ryby po japońsku. Przygotujemy dzisiaj rybę po japońsku. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Tutaj mam kilogram filetów z morszczuka, bardzo piękne filety bez lodu, tak więc odnosiłam je, teraz pokroję i posolę. Przygotujemy sobie ciasto do ryby. Do miski wkładamy dwa jajka, szczypta proszku do pieczenia, troszeczkę, aby to ciasto było takie większe, szklanka mąki, sól, pieprz do smaku, tego pieprzu troszeczkę, około pół szklanki mleka. Będziemy mieszać i będziemy patrzeć, czy wystarczy. Ciasto musi być klejące, aby dobrze przykleiło się do ryby. Niektórzy robią ciasto bardzo takie gęste i ono później jest twarde w tej zalewie. Dodatkowo odrywa się od mięsa i pozostaje osobno w zalewie. Jest to efekt taki nieestetyczny i niesmaczny. No i teraz jest ok. Proszę bardzo. Tak więc morszczuka smażymy na rozgrzanym oleju z jednej i drugiej strony na złoto, maczając go wcześniej w tym cieście. Się smaży, tak więc już teraz pokrójmy cebulę w talarki. Pierw na pół i później tak w plastereczkę. Na tej samej patelni, na której smażyła się ryba, ja część oleju wylałam, zostawiłam tylko troszeczkę, proszę zobaczcie. I na tym usmażymy tą naszą pokrojoną cebulę. Dodajemy odrobinę soli. W międzyczasie, jak cebula się smaży, kroimy ogórki i paprykę w paseczki. Rybkę mamy usmażoną. Tutaj do tej papryki dodam cebulę naszą. Tak więc wszystko już mamy, jeszcze tylko zalewa. Tu jest nasza wspaniała cebulka. Przygotujemy teraz zalewę. Do miseczki wlewamy wodę. Dodajemy przeciel. Ketchup. Ocet. Cukier. Wsypujemy sól i pieprz do smaku oraz zalewę dokładnie mieszamy. Do ogórków wlewamy zalewę. No i teraz naszą piękną rybkę będziemy przekładać. Na dno układamy fileciki z rybki. Dobra, jedna warstwa jest. Na to część naszej zalewy. I znowu rybka. Reszta zalewy. Zalewy są różne. W niektórych jest dużo wody, w niektórych jest mnóstwo oleju, na przykład dwie szklanki. Ja nie rozumiem, po co ten olej jest w tej zalewie. No ale to jest, tutaj ryba po japońsku jest taka zwarta, tak więc nic nie będzie nam pływało na talerzu, tylko sobie ją nałożymy i zjemy. No i tak przygotowana rybka, dobrze, żeby postała tą jedną noc w lodówce. Gdybyście tą rybę przygotowywali na święta, można ją oczywiście przygotować śmiało 3-4 dni wcześniej. Znaczy nie przykryć i zostawić gdzieś na dnie w lodówce. Albo nałożyć ją do słoików, albo do jakiejś miski, zakrywamy i zostawiamy. Ryba postała 2 dni. Myślę, że jeszcze powinna trochę postać, ale tak wygląda, proszę. Kawałki ryby, ciasto się trzyma, nie tak jak
W niektórych przepisach ciasto fruwa osobno i ryba jest osobno. Tak więc tu jest wszystko ok. Spróbujemy jeszcze rybki. Ona jest zwarta, fajna. O, ciasto super, trzyma się ryby. Filet jest również. Ryba bardzo smaczna, jednak zalewy jest za mało. Ja dorobię jeszcze jedną porcję i wleję do tej ryby, tak żeby po prostu całość była smaczna, taka kwaśniejsza. Mimo wszystko przepis jest rewelacyjny, ale jakoś ta zalewa wsiąkła. Tak, ja więc przygotuję drugą zalewę, zaleję tą rybkę i jeszcze zostawię na 2-3 dni w chłodnym miejscu. Ale przepis jest rewelacja. No i spróbujemy później. Rybę przełożyłam do garnka i teraz wlewam drugą zalewę. Podwójna zalewa jest idealna. Rybka już naszła zalewą, ale fajnie zwarta jest, proszę. Tak wygląda. No i spróbuję. Cudo. Teraz jest przepyszna. Najważniejsze, że to ciasto trzyma się przy rybce. Proszę, zobaczcie. Widzieliście Państwo, jak zrobić rybę po japońsku. Proponuję dwie zalewy. Wtedy ryba będzie smaczniejsza, przejdzie aromatem tej zalewy. No i polecam Państwu przygotować ją na święta i nie tylko. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.